Tomeczku, Grzegorz. Czytaj. Mogę? Tak. Uwaga, halo Grzegorz. Piłkarze bywają przesądni. Kazimierz Górski ponoć nie golił się przed meczami, a autokar zabrzańskich piłkarzy zawsze wjeżdża tyłem w okolice szatni. Najpopularniejszym jednak piłkarskim zabobonem jest zakaz wstępu płci pięknej do męskiej szatni. Piłkarze Polonii Bytom do szatni nie wpuszczają nawet swojej magazynierki. Uwielbiana przez wszystkich pani Miecia musi czekać pod drzwiami. Jedziesz. Dobra. Już? Tak. Staszek, czas, start. Powolutku. Despacito. Polscy piłkarze, Kazimierz Górski się nie mył, pachy. Szatnia piłkarska, słuchaj, rozumiesz, nawet przed meczami nie wpuszczali żadnych kobiet, żadnej, jak to było, płci żeńskiej, damskiej, nie ma, nawet sprzątaczki nie wpuszczali, pani Mieci. Musiała czekać pani sprzątaczka Miecia przed szatnią, aż oni tam skończą, wygrają mecz i dopiero jak wrócą, to ich wpuścili. Zawody, piłka nożna, dużo goli, wszystko. Macie minutę jeszcze. Górski nie my, coś tam, coś o myciu było, tak. Dobra. A zawody, autobus jeszcze. O, dobra. Michał! Ale tamta krzesna matka nie mogła być. Dobra. Opowiadaj. Miał, no, nie będzie lekko. Co ja? Kazimierz Górski. Dajesz. Coś się nie mył, bo nie musiał, bo podobno coś tam w ogóle chyba... Nie będę mówił, bo nie mogę na antenie powiedzieć. No nie musiał się myć. W każdym razie nie wpuszczaj do szatni jakiejś krzesno matki, która musiała, nie wiem, wymyć miecia, coś tam. Miecia. Sprzątaczka Miecia. Coś tam... 25 sekund. Zakaz wejścia. Nie wpuszczaj do szatni, ten się nie mył. Co się kańsi? To pewnie szatnia będzie tym kurzowym. Resztę nie wiem, co się tam działo. Aha. W każdym razie się nie mył, bo się nie musiał myć. Kazimierz Górski. Kazimierz Górski nie mył się w szatni generalnie i nie wpuszczano tam żadnej kobiety. Do szatni nie wpuszczano kobiet. Także Antek. Antek, buduj historię, Antek. Okay. Słuchamy, był tak, czas, więc Kazimierz Górski, trener polskich Orłów w 74 na Mistrzostwach Świata, był trenerem reprezentacji Polski w piłkę nożną, gdzie polska drużyna zresztą zajęła trzecie miejsce. Oczywiście pamiętamy mecz z Niemcami, po którym to... Ale bardziej skup się na tym, że kobiety nie mogły wchodzić do szatni. Okej, oczywiście kobiety w tamtych latach nie mogły wchodzić do szatni. A teraz mogą? To była jakaś trzecia krzesna. W każdym razie kobiety nie mogły wchodzić do szatni i nie wchodziły, ale Kazimierz Górski nalegał, żeby niektóre wchodziły. Nie mógł się myć. On nie mógł się myć, bo wtedy mydło... I sprzątaczka czekała. Było razem ze sprzątaczką... Miecia, sprzątaczka czekała na niego zawsze. I mówiła, w każdym razie... Jak, nie ma? Macie dwa słowa, Miecia i Górski. Dwa słowa. Miecia i Górski. Mamy to! Tak się lepiej rozumiem. Masakry w tej konkurencji jeszcze nie widziałem. Co to było? No zmasakrowaliśmy. Dobra, słuchamy.